Mamy tu prostokąt, jest wysoki na 5,9 m i szeroki na 7, metra. Pytanie brzmi, jakie jest jego pole? Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i zastanowienia się nad tym samodzielnie. Możemy do tego zadania podejść tak. Pole powierzchni to szerokość razy wysokość. Wystarczy pomnożyć te dwa wymiary. Szerokość to 7,8 m7 m razy wysokość, czyli 5 dziewiątych metra, razy 5 dziewiątych metra. Ile to będzie? To się równa, metry razy metry to metry kwadratowe, metr do kwadratu, tak możemy to zapisać, i w liczniku będziemy mieli 7 razy 5, czyli 35, a w mianowniku 8 razy 9, czyli 72. No, i zadanie skończone. To jest pole powierzchni tego prostokąta 35,72 m2. Ale chciałbym, żebyśmy zastanowili się przez chwilę, dlaczego tak jest, dlaczego ma to sens. Zróbmy to zadanie w trochę inny sposób. Podzielmy ten prostokąt na równe części, na równe, mniejsze prostokąty. Podzieliliśmy go tak, że w kierunku poziomym mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prostokątów, w każdym rzędzie jest ich 7, a w każdej kolumnie mamy 1, 2, 3, 4, 5 takich prostokątów czyli wszystkich małych prostokątów jest 5 razy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 czyli razem jest ich 35. Zastanówmy się teraz, jakie jest pole powierzchni każdego z tych małych prostokątów. No cóż, jeżeli ten odcinek, ten bok ma długość 7 ósmych metra i jest on podzielony na 7 równych części, mówimy teraz o podziale w kierunku poziomym, to to oznacza, że każdy taki mały odcinek ma długość 1 ósmej metra. Na tej samej zasadzie każdy taki odcinek, ponieważ cała wysokość to 5 dziewiątych, to każdy ten mały odcinek... To 1 piąta, bo mamy 5 małych prostokątów w każdej kolumnie. W takim razie wysokość każdego małego prostokąta to 1 9 metra. Jakie jest w takim razie pole powierzchni takiego małego prostokąta? Jego pole to 1 9 metra razy 1 8 metra. Czyli to małe pole to 1 9 metra razy 1 8 metra. A to się równa 1 razy 1 to 1. 9 razy 8 to 72. Metr razy metr to metr kwadratowy. Czyli pole każdego z tych 35 małych prostokątów to 1,72 metra kwadratowego. Czyli pole powierzchni całego dużego prostokąta to suma tych małych, czyli 35 razy 1,72 metra kwadratowego. Ile to się równa? Dokładnie tyle samo ile tutaj. 35 razy 1,72 m kwadratowego to 35,72 m kwadratowego. To 35 to to samo 35, które zapisaliśmy tutaj. No to jeszcze raz. Możemy zwyczajnie pomnożyć 5,9 razy 7,8 i otrzymamy tyle, ile otrzymaliśmy tutaj. Ale jeżeli zaczniemy od zastanowienia się, ile wynosi pole każdego z tych małych prostokątów, to trochę łatwiej jest zrozumieć, skąd się bierze wynik.